była sobie kobieta o imieniu Anna, która zawsze miała słabość do wydawania pieniędzy na rzeczy, których nie potrzebowała. Codziennie przepuszczała dużą część swojego zarobku na drogie ubrania, kosmetyki i luksusowe posiłki. Nie dbała o oszczędności ani o przyszłość. Pewnego dnia Anna straciła pracę i nagle znalazła się w trudnej sytuacji finansowej. Zrozumiała, że wszystkie te lata marnotrawienia pieniędzy przyniosły jej tylko chwilowe przyjemności, ale nie zapewniły bezpieczeństwa na przyszłość. Z trudem nauczyła się oszczędzać i zarządzać swoimi finansami. Po jakimś czasie odzyskała stabilność finansową, ale nauczyła się cennej lekcji. Pieniądze nie są tylko do wydawania na przyjemności, ale także do oszczędzania na trudniejsze czasy. Morał tej historii brzmi więc: dbaj o swoje pieniądze, zanim one przestaną dbać o ciebie. Jeśli podobają się tobie tego typu treści, nie zapomnij subskrybować kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi krótkimi historiami.